Na górę! Na górę! To może być naprawdę krótka misja. Dobra, wszyscy za mną. Oczy szeroko otwarte. To robota naszego faceta. Niezły strzał, jeśli chcecie znać moje zdanie. Nie, nie chcemy. Cii. I co teraz? Idziemy. Pięciometrowy odstęp. W tym kierunku. Obóz Aguayera jest tam. Niezłą tu mieli rozpierdolę. Część z nich to chyba ludzie Aguayera. Granatnik na górze! Piąć go! Na glebę! Muszę przeładować! Cholera, jasna! To PBL! Uwaga, kryjcie! Marlo, skocz tam na taras po granatnik! Oni zaczęli do nas strzelać. Pewnie nie chcą, żebyśmy dorwali Aguayera. Mówię wam, chłopaki, on żyje. Jaki plan? Wzywamy Flina, żeby nas stąd zabrał? Mówiłem już, że nie. Dobra, może powinniśmy znaleźć jakiś inny pojazd. Nie podoba mi się ta rzeka. Miejcie oczy szeroko otwarte. Ta cała broń. Myślicie, że Braidwood powiedział nam całą prawdę? Skąd mam kurwa wiedzieć? Jestem zwykłym trepem, a nie dupkiem ze służb. Wykonuję tylko swoją robotę. Okej, się zobaczy, mam pewną teorię. Oho, zostańcie państwo z nami. To będzie dobre. Uwaga, słuchajcie. Jeśli goście, którzy nas zaatakowali, należą do jakiejś bojówki, to ktoś im musi płacić. Kto? To jest pytanie. Pewnie ktoś, kto interesuje się losem Aguayera. Kurczę, widzieliście to? Pewnie ptaki. No nie wiem, może i tak. Po prostu rozglądać się. Kurde. Jestem pewien, że coś widziałem. Pewnie nas obserwują.
Czemu nas nie atakują? Chwila, też to widziałem. Coś tam jest. Właśnie. Krzak się poruszył. Widziałeś to? Nie no, nie wiem. No nic kurde nie widzę. Marlo, zabierz nas stąd. No to super. Posiedliśmy na mieliźnie, tak jest dużo lepiej. Wszyscy wysiadka, walimy z buta. Może kiedyś odwiedzimy podobne miejsce i dla odmiany nie wystrzelamy miejscowych. Tak, jasne. Piekielny jeździec, tu dowódca Bravo 2, przejdź na bezpieczne ultrakrótkie. Dobra, mów, Bravo 2. Słucham. Piekielny jeździec, wpadliśmy w zasadzkę zorganizowaną przez jakąś obdartą milicję. Chcemy iść w górę rzeki, ślady Maguire'a, ale potrzebujemy wsparcia ogniowego. Przyjąłem, Bravo 2. Zaraz. O, dobra, mam tu trochę sprzętu. Wiecie, na czarną godzinę kończy mi się paliwo, ale mogę wam go podrzucić. Pasuje? Okropne dzięki, piekielny jeździec. Idziemy. Ech, nic tak nie pompuje adrenalinki jak mała zasadzka. Jak tam wasze nadciśnienie, sierżancie? Ruszajmy po tę cholerną skrzynię, zanim nas dopadną. Teraz cały sprzęt przechowujemy tutaj. Korzystamy ze wszystkiego, co... ...to znajdziemy w skrzyniach jak ta. Zrozumiano? Dzięki za wyjaśnienie, sierżancie, ale miałem już w życiu do czynienia ze skrzyniami. Piekielny jeździec, mamy skrzynię. Dzięki. Spoko, Bravo 2, spoko. Piekielny jeździec ze zdrowiu. Znaleźć osłonę! Jeśli mamy znaleźć Aguayera, musimy ruszać w drogę. Wygląda na to, że łodziom się nie da. Progi rzeczne. To skład drewna? Tak, Aguayer musiał tędy przechodzić. W przeciwnym razie nie przysłaliby aż takiego patrolu. Ruszaj, Hagar! O nie, ty przodem, tłuku, nalega! Trafiłeś w cel!
potrzebuję wsparcia! Masz niezłego tena, Marlon! Nic. Co jest? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Ktoś powiedział, że nawigacja satelitarna nawaliła, ktoś inny powiedział, że mamy tu mapę, skręciliśmy złą stronę. ¿Será eso? Na ziemię!
Jest jeden! O, naprzód! Lacuna Renala! Granat! Obrelino! Zaraz dalej! Do snajpera. Kryje rzekę. Marlow, jest twój. Zrób to po cichu. To Rosjanin. Dokąd go zabrali? Dowiemy się, dokąd go zabrali. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot. I wtedy go zdejmij. Kiedy go tu wstrzelę? Kiedy go tu wstrzelę? Piękny strzał. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu wstrzelę? Zdejmij ich, zanim zaalarmują oficerów. Kiedy go tu wstrzelę? Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Kiedy go tu wstrzelę? Piękny strzał. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Kiedy go tu wstrzelę? Piękny strzał. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu wstrzelę? Kiedy go tu wstrzelę? Ładny strzał. Jednostki, zmienić pozycję. Przyjąłem. Cel na 12 godzinie. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu wstrzelę? O to chodzi. Dobra robota, brachu. Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Zaczekaj, aż będzie czysto.
Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. Kiedy go tu wstrzel? Piękny strzał. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu wstrzel? Ładny strzał. Jednostki, zmienić pozycję. Przyjąłem. Cel na 12 godzinie. Czekaj na grzmot. Kiedy go tu wstrzel? O to chodzi. Dobra robota, Brachu. Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Zaczekaj, aż będzie czysto. Kiedy go tu wstrzel? Zdejmij ją, szybko. W punkt, Marlowe. Teren czysty. Dobra, zaczekajcie, chłopaki. Spróbujemy trochę podsłuchać. Dobra, czysto! Przegrupować się! W porządku, wreszcie do czegoś dochodzimy. Tak się zastanawiam. Kto idzie wojować w kowbojskim kapeluszu? Kowboje? Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dallas Cowboys toczą wojnę w każdą niedzielę. Może znajdźmy po prostu Aguayera, co? Czekaj. Drut naciągowy. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam wbudowany wykrywacz metali. Dzięki, Hux. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gamonie. Rozbrojono. Dobre, masz oko, Marlo. Pułapka rozbrojona. ¡Plata 1! ¡Ah! ¡Oh!
daleka droga na dół, nie? Okej. To tylko skała. Nic mi nie jest. Spoko. Siakrę. Piechota wroga. Po drugiej stronie. Uwaga! Ruskie śmigłowce. Cholera, nie powinno ich tu być. Ale kto się przysłał? Atakujemy na twój znak. Dowalimy tym gościom. Trafiłeś go! Maszynowy! Padnij! Cholera, ja... Facet nas rozwali! Preston, pójdziesz ze mną! Zajdziemy go z flanki! Trzeba przekończyć droga!
lata uno, a kilowo... Jeszcze jeden! Rakieta! Widzę opancerzony pojazd wroga! Teren zabezpieczony! Ruszajmy dalej! Mać śmigłowiec pewnie przyleciał po niego! Tempo, ruchy, ruchy, ruchy! Cicho! Tam jest! Nie strzelajcie do VIP-a! Chcemy go... Mać śmigłowiec pewnie przyleciał po niego! Tempo, ruchy, ruchy, ruchy!